i skierowałem tym właśnie pismem, wysłanym w dniu dzisiejszym zatem do tego pana, podinspektor Andrzej Kułaga, przełożony autora tego wezwania, sierżanta sztabowego Dariusza Sądeckiego, zawiadomienie złożone w wypełnieniu obowiązku określonego w artykule 304 Kodeksu Postępowania Karnego. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policji. O popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1, niedopełnienie obowiązku konstytucyjnego, zatem przedstawienia skutków finansowych ustawy, projektu ustawy, który złożył, oraz o pomocnictwie Mateuszowi Morawieckiemu przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusza Mularczyka i posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michała Jacha, pomocnictwa w popełnieniu tego przestępstwa. Dlaczego pomocnictwa? No bo proszę Państwa, druk 602 to jest w ścieżce legislacyjnej druku 573, sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy i tak dalej. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu skierowała w dniu 26 sierpnia powyższy projekt ustawy do Komisji Narodowej. Komisja Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 roku wnoszą: Wysoki Sejm uchwalić raczy projekt ustawy z druku 573 bez poprawek. Warszawa, 15 września. Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Michał Jach. Bez poprawek. Proszę Państwa, oni tego projektu ustawy i tej umowy nie przeczytali. Po skończeniu rozmowy z panem Dariuszem Sądeckim i ustaleniu, że spotkamy się po raz kolejny 27 października, bo ktoś propaguje faszyzm, spotkałem się z drugą z podwładnych pana inspektora podinspektora Andrzeja Kułagi w sprawie, o której poinformowałem pana podinspektora i pana Dariusza Sądeckiego tym pismem z 28 września, a nawet nie tyle poinformowałem, co jest to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego z artykułu 231 paragraf 1, niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego i o popełnieniu przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, posła na Sejm Arkadiusza Mularczyka i przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej sprawozdawcę, posła na Sejm RP Michała Jacha, przestępstwa pomocnictwa prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu w popełnieniu przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez Mateusza Morawieckiego przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 KK, a przez Mularczyka i przez Jacha pomocnictwa prezesowi Rady Ministrów w popełnieniu tego przestępstwa. Wysłałem pismo w tej sprawie do komendanta komisariatu Policji 4 w Krakowie, pana podinspektora Andrzeja Kułagi i do sierżanta sztabowego Dariusza Sądeckiego, którym złożyłem usprawiedliwienie niestawiennictwa w dniu 27 października 2020 roku z powodu, no właśnie, pandemii koronawirusa, mojego wieku, kwalifikującego mnie do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, no i z powodu apeli, niefortunnie napisałem apelami, co nie jest gramatycznie, ale chodzi oczywiście o apeli władz Rzeczypospolitej Polskiej o ograniczanie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum. To pismo wysłane do pana sierżanta sztabowego Dariusza Sądeckiego i do podinspektora Andrzeja Kułagi dotrze do adresatów w poniedziałek, w przyszłym tygodniu, a ja mam się stawić we wtorek, wobec tego dotrze przed terminem mojego stawiennictwa. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.